spałem jeszcze, matka mnie zapłakana obudziła. Przestraszony byłem, bo nie wiem, co się działo. Wtedy matka mi mówi: Adaś, wstawaj, dziadek umarł. Moje przerażenie tym bardziej wzrosło, bo dziadków nie miałem żadnych, ani ze strony matki, ani, ale o Piłsudskim się w domu mówiło dziadek. Ja wspominam, dlaczego o tym wspominam? No wspominam dlatego, żeby uzmysłowić, uprzytomnić, nie wiem, jak była traktowana w naszym domu postać Piłsudskiego. 13 albo 14 maja 1934 roku szkoła prowadziła nas do trumny marszałka Piłsudskiego w Belwederze. Bo jak później się dowiedziałem, marszałek sobie zawinszował, życzył, żeby tylko dzieci go pożegnały. Jakaś taka była dziwna atmosfera, jakaś tak coś niecodziennego absolutnie. I pamiętam, marszałek leżał w łóżku, przykryty pod brodę białą kołdrą. Z jednej strony klęczała pani marszałkowa Piłsudska, a obok niej dwie córeczki, a po drugiej stronie łóżka był adiutant marszałka i myśmy tak przechodzili przed nieżyjącym już marszałkiem, żegnając go, bo już odszedł na zawsze od nas. Myśmy przechodzili, tam nie było możliwości, żeby ktoś się pomodlił, nie było pośpiechu, ale po prostu pani nas prowadząca prosiła: dzieci, przechodźcie, 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 prawda, żeby jak najwięcej dzieci mogło marszałka pożegnać. Jego ciało było wystawione w katedrze na Świętojańskiej i cały plac zamkowy był obstawiony wojskiem. No i myśmy z tą naszą wychowawczynią tam też tam jakoś byli. No i myśmy uciekli jej tam pod nogami tych żołnierzy, żeśmy się tam przetego. No i, weszliśmy do tam, cały ten tłum szedł do katedry, no i pełno kwiatów, wszyscy się modlili, no i obejrzeliśmy tam tą trumnę, no wróciliśmy, później jakoś tam dobrnęliśmy do domu. I pamiętam też defiladę, która była po śmierci marszałka Piłsudskiego na polu mokotowskim, tutaj mniej więcej, gdzie jest ten pomnik jazdy polskiej. Tam jeszcze taki pagórek jest, więc tam na tym pagórku najpierw na lawecie przyjechała ta trumna Piłsudskiego i stała ta trumna na tym podwyższeniu i była defilada, znaczy ludzi pełno stało i była defilada wojsk, które szły właśnie wzdłuż, tak jak gdyby teraz trasy łazienkowskiej. No i najpierw szli generałowie, którzy mieli wszyscy takie czarne opaski, tamta rodzina marszałkowa tamtego. No i potem jechały te pułki ułanów. No więc oni takie mieli, też konie były kirem przykryte, takie na... No wie pan, ja miałam 7 lat, więc ja pamiętam, że ci dobosze tak na tych bębnach bili takimi pałeczkami, rzucali te pałeczki w górę i to nam się okropnie podobało, że to takie.